Identyfikator podmiotu SCP-023. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-023 jest zabezpieczony w jednostce przechowawczej o wymiarach 5 metrów na 5 metrów na 5 metrów. Zmieniono. SCP-023 zabezpieczony jest w miejscu skrzyżowania dwóch szerokich na co najmniej 3 metry korytarzy w strefie... Spośród czterech znajdujących się na końcu korytarzy drzwi, tylko jedne są prawdziwe. Nad wszystkimi czterema zamontowane zostały kamery bezpieczeństwa. Oczodoły SCP-023 wypełnione są kulistymi, ebonitowymi wstawkami, które po rozkładzie muszą być wymieniane na nowe. Poziom rozkładu można określić na podstawie jasności wypalanego przez obiekt kształtu. Jeśli światłość przekroczy 12 kandeli, wstawki należy wymienić w ciągu 12 godzin. Wstawki należy wymieniać indywidualnie i wyłącznie po zachodzie słońca. Konfrontującym zabrania się bezpośredniego kontaktu wzrokowego z oczodołami SCP-023. Od czasu incydentu 023-27 wszystkie powierzchnie odbijające światło, w tym wyświetlacze, monitory i okulary, muszą znajdować się w odległości co najmniej 30 metrów od przechowalni podmiotu. Dotyczy to również monitorów wyświetlających obraz z kamer bezpieczeństwa. Do zasady tej stosować muszą się ochroniarze przebywający w punktach kontrolnych na zewnątrz obu korytarzy. Na czas nieokreślony zawieszono eksperyment z udziałem SCP-023. Opis. SCP-023 to duży, bezpłciowy, kudłaty pies, 1,5 metra długości, posiadający czarne futro. Ma jasne, pomarańczowe, czerwone oczy i wystające kły. Zmieniono. Zobacz raport z incydentu 023-26. Jeśli człowiek spojrzy SCP-023 w oczy, dokładnie rok po przerwaniu kontaktu wzrokowego, czeka go lub członka jego rodziny śmierć. Badania mające na celu zbadanie schematu, według którego SCP-023 wybierałby ofiary, pozostają niekompletne z powodu zawieszenia wykonywania eksperymentów związanych z podmiotem. Zebrane dotychczas dane wskazują jednak, iż wraz ze wzrostem liczby członków najbliższej rodziny maleje szansa na poniesienie śmierci przez osobę nawiązującą kontakt wzrokowy z obiektem. W związku z tym można przypuszczać, że SCP-023 swoje ofiary wybiera w sposób losowy, choć nie wiadomo, czy wybór zostaje podjęty na początku, czy na końcu jednorocznego okresu. Próby zneutralizowania konfrontującego, który nawiązał kontakt wzrokowy z SCP-023 bądź jego najbliższej rodziny przed upływem wspomnianego okresu, kończyły się usunięto. Choć zwłoki ofiar SCP-023 z zewnątrz wyglądały na nienaruszone, diagnostyki pośmiertne wykazały, iż ich wnętrze wypełniał gęsty popiół, obejmujący m.in. wszystkie narządy wewnętrzne oraz krwiobieg. Mięśnie, kości i mózg nosiły ślady wystawienia na działanie temperatur powyżej stopni Celsjusza. Jeśli SCP-023 nie zostanie zabezpieczony w miejscu co najmniej częściowo przypominającym wspomniane w specjalnych czynnościach przechowawczych skrzyżowanie, obiekt przejdzie przez ściany w poszukiwaniu dogodnej lokacji, podpalając wszystkie stojące mu na przeszkodzie przedmioty. Fundacja zainteresowała się SCP-023 w chwili, gdy podmiot zaatakował kościół w... gdzie właśnie odprawiano mszę. Cywilów zginęło na miejscu, a... po nawiązaniu kontaktu wzrokowego. Obiekt pozyskano, a wszystkim świadkom zaaplikowano preparat amnezyjny klasy B. Incydent zatuszowano jako podpalenie. Dodatek 023-001. Rok. SCP-023 uciekł z przechowalni, przechodząc przez jej ściany. Szczegóły w incydencie 023-01. Okazało się, że obiekt uciekł do miejsca skrzyżowania dwóch korytarzy w innej części strefy. Agent odnotował, iż podmiot przypominał mu... Uaktualniono specjalne czynności przechowawcze. Asystent naukowy otrzymał reprymendę za zaniedbanie. Dodatek 023-002. Od czasu zabezpieczenia 10 grudnia 1994 roku SCP-023 stał się przyczyną śmierci członków personelu badawczego i cywilów. Dodatek 023-003. Rozpatrywany jest wniosek o nadanie obiektowi klasy Keter. Dodatek 023-004.
Ze względu, że obydwie anomalie skupiają się na specyficznych rejonach geograficznych, posiadają niszczycielskie zdolności i aparycje psowatych, możliwe jest, że SCP-1111 mogą być wariantem tego samego fenomenu, co zaobserwowany w SCP-023, bądź vice versa. Prowadzone jest śledztwo w sprawie pochodzenia obydwu anomalii. Ze względu na niemożność pochwycenia SCP-1111 w celach badawczych, śledztwo jest obecnie skupione na SCP-023. Raport z incydentu 023-26. Powiązane obiekty SCP, SCP-023. Powiązani pracownicy, doktor... 5 pracowników klasy D. Data... Lokacja... Ośrodek... Opis... Celem zmniejszenia zagrożenia stwarzanego przez SCP-023, doktor... wydał polecenie usunięcia oczu i kłów SCP-023. Zaraz po wykonaniu pierwszego polecenia SCP-023 zniknął. Było godzinie 16:37 pojawić się na autostradzie. Podmiot ponownie przeniesiono do przechowalni, gdzie członkowie personelu klasy D usunęli mu kły. Liczba cywilów wystawionych na działanie SCP-023 podczas tego incydentu pozostaje nieznana. Zapisy czasowe potwierdzają, że w ciągu kolejnych 48 godzin SCP-023 znikał tylko wówczas, gdy ze strefy można było dostrzec słońce. Dodatek 023-026-1. Roku doktor został zawieszony w obowiązkach i oczekuje na ewaluację dyscyplinarną jako odpowiedzialny pośrednio lub bezpośrednio za incydent 023-026. Pieczę nad podmiotem sprawuje aktualnie doktor... Spowodowane przez doktor... Trudności w przechowywaniu SCP-023 powinny przypominać wszystkim pracownikom o celu, dla którego fundacja istnieje. Zabezpieczać, przechowywać, chronić. Badania, eksperymenty, wygoda czy bezpieczeństwo personelu badawczego to kwestie drugorzędne. Nie pracujemy po to, by chronić samych siebie. O 5... Dodatek 023-026-2. Rok po incydencie 023-26 znaleziono ciał związanych z wystawieniem na oddziaływanie obiektu. Incydent 023-27. Powiązane obiekty SCP, SCP-023. Powiązani pracownicy, doktor... Usunięto. Data... Rok. Lokacja, ośrodek... Opis, przebieg zdarzeń. Dwaj członkowie personelu klasy D wkładają do oczu dołów SCP-023 parę szklanych gałek ocznych. Szklane gałki świecą się barwą pomarańczowo-czerwoną. Wyglądają jak prawdziwe oczy obiektu przed ich usunięciem. Stopione szkło wypływa z oczodołów SCP-023. Usunięto. Pojawia się na wszystkich soczewkach, oknach, lustrach, monitorach i powierzchniach szklanych znajdujących się w ośrodku. Zarządzono ewakuację ośrodka. Wzeszło słońce. Wysłano pracowników klasy D, którzy mieli sprawdzić okolice wybiegu SCP-023. Usunięto. Zniknął. Jedynym śladem SCP-023 jest przypalona część podłogi wokół kałuży roztopionego kolorowego szkła. Log personalny. Doktor... Data... Roku. To moja wina. Zgładziłem mój zespół badawczy, a przy tym pewnie resztę placówki. Teraz możemy się tylko starać. Musimy zabezpieczyć SCP-023. Nota. Roku. Rok po incydencie 023-27. Pracowników zostało pochowanych w mogile w pobliżu ośrodka...